Dzień dobry, jesteśmy w sadzie jabłoniowym odmiany Golden Delicious w miejscowości Dąbrówka koło Błędowa, początek kwietnia. I cóż, od razu na pierwszy rzut oka nam się rzuca, że mamy znacznie przyspieszoną wegetację w stosunku do ubiegłego sezonu 2023. Moim zdaniem jest to przynajmniej 3 tygodnie wcześniej. Jeśli chodzi o jabłonie, mamy fazę od początku zielonego pąka, jak w przypadku tutaj tego Goldena, jeszcze pączki zwarte. Jeśli chodzi o inne odmiany, Gale, Szampiona, Jona Goldy, tam mamy mocno zaawansowany zielony pąk. Natomiast w przypadku innych odmian, tych wcześniejszych, takich jak Ligol czy Idaret, tam mamy już ten mocno różowy pąk. Jeśli chodzi o Ligola, to już nawet w niektórych lokalizacjach jest to już mocno zaawansowany, a wręcz powiedziałbym taki różowy balon. W tej fazie mamy chłody i zabiegi powinniśmy ukierunkować przede wszystkim w oparciu o metody zapobiegawcze, więc w większości gospodarstw te zabiegi były wykonane jeszcze produktami miedziowymi przed okresem właśnie świątecznym. W lany poniedziałek i później po świętach wystąpiły opady deszczu praktycznie przez cały dzień. W różnych rejonach Polski było różne natężenie opadów deszczu. I co w związku z tym dalej? Mam informację, że właśnie już na dzień dzisiejszy wysiało się około 20-25% zarodników workowych. Sprawcy parcha jabłoni, grzybu Venturia inequalis. I teraz przy najbliższych opadach, przy minimalnym zwilżeniu, będzie następna infekcja, podejrzewam, dosyć silna. Wysieje się około 50-60% askosporów, które w tym momencie mają barwę ciemno-oliwkową i właśnie są gotowe do wysiewu. Przy tych chłodach, już po preparatach miedziowych, ta faza już dużo przyspieszyła, więc teraz rekomendujemy użycie preparatu Sylit 544SC z kaptanem 1,9 kg na hektar. Zadziałanie tutaj interwencyjne, również wyniszczające, jeśli ktoś się spóźnił troszeczkę z zabiegami przedświątecznymi lub poświątecznymi, nie było możliwości wykonania tych zabiegów zaraz po świętach, więc taki zabieg z użyciem tego preparatu, oczywiście bierzemy pod uwagę sady, w których występuje odporność na tą substancję dodynę. W takim przypadku rekomendujemy użycie preparatu Pyrus 400SC w dawce 1 litr na hektar razem z mieszaniną Kaptan 1,9 przeciw powstawaniu odporności. W odmianach tych z bardzo zaawansowaną fazą, czyli Ligol i Daret, tam gdzie mamy nie za dużo pąków, a widziałem już jeżdżąc po różnych sadach, że właśnie odmiany takie jak Ligol
czy Idaret, czy Jonagold, właśnie w niektórych kwaterach weszły w przemienność owocowania, więc tam ze względu na te chłody sugerowałbym użycie, zastymulowanie preparatem, biostymulatorem naturalnym BM Start w dawce 2 litry na hektar. A dodatkowo tam, gdzie jeszcze w lokalizacjach, kwaterach będą zapowiadane ochłodzenia znaczne lub przymrozki, dodatkowo dodałbym do tej mieszaniny preparatów bardzo znany Państwu, nie muszę przedstawiać, Asahi SL w dawce od 0,5 do 0,6 litra na hektar. Jeśli chodzi o szkodniki, to w okresie bezlistnym zwalczana była mszyca. Teraz w sadzie, lustrując kwatery, można ewentualnie spotkać pojedyncze ogniska tego szkodnika, ale w zasadzie tam, gdzie mieliśmy problem z mszycą w tamtym roku, także tutaj jeszcze przypadnie nam właśnie zabieg zwalczający na różowy pąk, na balon. Bardzo istotny przed kwitnieniem zabieg, żebyśmy nie mieli później problemu z tym szkodnikiem w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. I ta faza, koniec zielonego pąka, początek różowego i mocno zaawansowany różowy pąk, jest to czas na zwalczanie, wykonanie zabiegu przeciw zimującym gąsienicom zwójkówek, takim jak zwójka różóweczka czy wydłubka oczateczka. W zeszłym sezonie sprawdziliśmy preparat na bazie Bacillus thuringiensis szczep Aizawaj, preparat Xentari WG. Bardzo dobrze sprawdził się praktycznie na tym samym poziomie, jak nie lepszym, w porównaniu do konwencjonalnej chemii. Zaznaczę, że poszła rekomendowana najwyższa dawka w ilości 1,5 kg na hektar. Mieliśmy podobne warunki, ale to był koło 25-28 kwietnia w tamtym roku. Były też chłody przed kwitnieniem i praktycznie standardowe preparaty, jeśli chodzi o temperaturę, tutaj sobie nie dały rady. Natomiast preparat Xentari z dodatkiem zwilżacza bardzo dobrze sobie poradził z gąsienicami właśnie gatunków zwójek zimujących, co było widać później. Po efekcie nie mieliśmy w takich kwaterach uszkodzonych rozet liściowych czy pierwszych zawiązków właśnie przez te zimujące gąsienice. Co ważne, preparat Xentari WG można łączyć w mieszaninie właśnie z preparatem biostymulatorem BM Start, czy również już będziemy włączać do ochrony wspomniany wcześniej kaptan, więc nie ma problemu, czy z wcześniej wymienionymi preparatami możemy śmiało tworzyć zbiornikowe tankmiksy. Dziękuję bardzo.